No więc słuchajcie, jak co roku, to już 28 raz, kiedy gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jesteśmy pod Centrum Handlowym Platan w Zabrzu, no i to jest drugi dzień, bo my w Zabrzu nie gramy jeden dzień, tylko gramy dwa dni do końca świata i jeden dzień dłużej. Ja wam szybciutko w skrócie powiem, co będzie, bo gwiazdą wieczoru dzisiaj jest Abradab. Abradab dzisiaj będzie o godzinie 21, ale trzeba przyjść wcześniej, bo wcześniej będzie tort i światełko do nieba od 20. Kto zrobi światełko do nieba? Namtara, czyli najlepszy teatr ognia na świecie. A co u nas się dzieje? Zaraz wam pokażę. Zaraz po wejściu na teren imprezy zobaczycie OSP Makoszowy i miejsce, w którym możecie pojeździć na quadach, ale nie tylko, bo możecie również sprawdzić, jak zachowuje się samochód podczas poślizgu. To właśnie ten samochód z takimi dziwnymi kółkami symuluje jazdę na lodzie. Ale to jeszcze nie wszystko, bo od teraz zaczynają się od tego miejsca nasze klasyki, samochody. Tutaj jest ich tylko kilka, ale za chwilę zobaczycie ich dużo, dużo więcej. Możecie zapytać, gdzie jesteśmy. To, że to jest finał, to wiecie doskonale, ale to, że jesteśmy na 25 metrach wysokości, to może nie jest takie oczywiste. Słuchajcie, u nas pod platanem jest zwyżka, na której można wznieść się właśnie na taką wysokość. My dopiero ją osiągamy, bo jeszcze trochę nam zostało, ale można sprawdzić swój lęk wysokości. Scena jest tam, 25 metrów niżej, mniej więcej w tym miejscu, gdzie kilkadziesiąt starych klasyków, przepięknych samochodów i mniej więcej w tym samym miejscu, w którym cały rząd food trucków, cały rząd stoisk z różnymi rzeczami i też tam, gdzie quady, OSP i wiele, wiele innych, słuchajcie, tyle atrakcji tylko u nas pod CH Platan w Zabrzu.